Słuchajcie, robimy obóz zimowy piłkarski dla was. Zapisy właśnie ruszyły w tym momencie. Więc sprawdzajcie link w opisie. Będę tam ja, będzie tam Krzysiek, będzie tam prezes. Musicie tam być. Jeśli byliście na naszych letnich obozach, to ten będzie też mega kozacki, tylko ten będzie taki bardziej piłkarsko-treningowo-szkoleniowy, że z Wiki i z prezesa robimy Messiego. Widzimy się na obozie, elo. Zrobisz wstęp dla widzów? Jo, zrobię. Ju? Jo, dawaj. Cza widzowie. Dzisiaj będziemy odpowiadać na pytania. Pisaliście je w komentarzach? Ja. My czytamy komentarze, widzów. Piszcie komentarze. Zdarza się, jo. Odpowiemy na pytania wasze. Tomasz. Tak. Nadia. No. Justek. Dobra, pierwsze pytanie, widzowie, słuchajcie. Zadawaliście dużo pytań tutaj na ankiecie, którą ostatnio zrobiliśmy. Ile gracie w piłkę? Nadia, ile grasz w piłkę? Nie wiem, 3-4. Co ty mówisz co roku 3-4 lata? Ej, bez kitu. Ej, ona co roku na Q&A mówi, że gra 3 lata. Ej, jak Julka. Jej się zawsze pytają, ile jesteś czajnikiem, to zawsze. No, samo 3 odpowiada, lata. Od 3 lat to samo no. Odpowiada. Nie wiem. Nie wiem. No, no ty teraz ile grasz w piłkę? Nie wiem. A Messi, ty grasz w piłkę w ogóle? Ja, ty kopię co? Messi, nie. Czy planujemy robić w przyszłości odcinki z meczów piłkarskich widzów? Planujemy, chętnie pojadę. Możecie napisać w komentarzu, skąd jesteście, w jakim klubie gracie i na jakiej pozycji i dlaczego ja mam do was przyjechać. To czy podobał wam się Move Federation? No śmiesznie, Lowking najlepszy. Lowking czajnika. Oglądałaś Move'a? No nie oglądałam. Czemu nie oglądałaś Move'a? Co ty robisz, ej? Co ty robisz w swoim życiu, ej? Kurde, no Move był mega mocny, no. Mocno było, no. Czy planuję coś zrobić na milion subów? Wy wiecie, co ja planuję zrobić? Na milion subów? Dobra. Milion subów do końca roku i prezes robi tatuaż na czole. Do przywi! Nie, bo jeszcze wbiją. Dobra, no to... Ja robię tatuaż na czole, napisam prezes. Chyba sobie ja robisz. No zrobię sobie tatuaż na napisem. No, na jak, pewno nie. Jak wbiją, to sobie zrobię tatuaż na czole. Na pewno nie będziesz chodził z prezesem na czole, wystarczy, że chodziłeś z prezesem na brzuchu przez te wakacje. Ej, przecież ja jeszcze chyba, jeszcze mam serce tutaj przecież. To już jest, zaraz będzie rok, ja mam serce na przykład. Najlepsze odcinki macie z prezesem, Tomkiem, Nadią i Wiką. No, jak widzicie, brakuje tutaj jednej osoby, bo mieliśmy nagrywać od pół godziny, ale ta osoba jakby nie wstała, ale się chciała ze mną założyć, że wstanie w stupę i teraz przyszła w trakcie, jakby nagrywamy Q&A, a mieliśmy nagrywać totalnie inny film. Jakby, o kogo chodzi? Piszcie w komentarzu. Do jakiego klubu chcielibyście należeć w przyszłości? No bo jakby wiemy, że te kluby się zmieniają już, to nie jest jak kiedyś, że tylko Piast. Twoje marzenie, w Polsce na przykład. Polsce? Na razie w Polsce, na razie w Polsce. No widzę. Widzę, no, widzę. No jak w Polsce, no to każdy RTS poza nią, bo jest za UKS-em i powinna w ogóle wylecieć z tego kanału za to. A ty jesteś ten? Ona jest za UKS-em, czaisz to? Ty jesteś za UKS-em? Ej, ale to by było dobre, jakby Nadia grała w UKS-ie, a Tomek w Widzewie i nie. By były derby. Ale to tak nie zadziała, bo ona by była w tamskiej. Okay. To ja pójdę do UKS-u. To ty pójdziesz do UKS-u, teraz będzie w UKS-ie, to jak będzie w Widzewie i będą grali w derby. A Nadia będzie na trybunach. Ile godzin dziennie gracie? Pytanie jest w piłkę nożną, ale ja się spytam w komputer. Tomek, ile ty grasz w gry? O, w gry. Trzy. Teraz ty masz w ogóle komputer? Jo, nie mam. Głupie pytanie, ile grasz w komputer, jak nie masz komputera, nie? No właśnie. Jo, jak się zdarza, to na taborecie. W ligu się idzie pograć nos 5 godzin. 5 godzin? Ty Nadia, w CS grasz jeszcze? No, coś tam gram. Coś nie, coś potrafię. Ile masz godzin w CS-ie? 7 tysięcy? Nie wiem. Czy prezesowi podoba się jakaś dziewczyna? Tak. Jakaś na pewno, no kurde, wiadomo, nie? Tak. Prezes, kogo wolisz? Olgę czy Nadię? Klasyczne pytanie w każdym Q&A. Klasyczna odpowiedź. Olgę. Klasyczna odpowiedź, Nadię. Myślałem, że tak zrobisz. Jeszcze nie jesteś tak contentowy. O, patrzcie to! Przyszła spóźnialska, pokaż, pokaż stopy. Pokaż stopy, widzicie? Widzicie te skarpetki? Ja też mam. Najlepsze skarpetki, najlepsze prezenty na święta, sklepiska. Wpadajcie, sprawdzajcie, kupujcie. Pytanie do prezesa. Kogo najbardziej lubi? Justka, Wikę, Czajnika z tego Tomka, Nadię, Werę, Pozdro. Ja najbardziej lubię Pozdro. Mogę tam zobaczyć, kto tam jest? No jest... Justka, Wika, Czajnika, Ostrego. Justka, Wika, Czajnika, Ostrego, Werę, Pozdro. Pozdrawiasz? Skąd się wziął Justek? Krzysztof Justyński. Krzysztof Justyński, nazwisko Justyński, mój brat miał ksywę Justek. Byłem na początku Justek Junior. A jeszcze mówili na ciebie Justyna. A na ciebie mówią też, że Justyna. Ale to chodzi o ksywkę, a to nie chodzi o przezwisko. Czemu już nie mieszkacie w Bełchatowie? Czemu nie mieszkasz już w Bełchatowie? Ja? No. Bo się wyprowadziłem. No. Nie mieszkamy w Bełchatowie po prostu, bo się nam umowa na dom skończyła. Musieliśmy się wyprowadzić, więc wyprowadziliśmy się teraz na Śląsk.
dlaczego prezes tak mówi, właśnie zaciąga gwarą. Mówisz tak po śląsku? No jo. A to jo to się akurat mówi w Toruniu, wiesz o tym? Jo? Jo, wim, jo, no. Ostatnio widziałem Tomka i Olgę. Czy to jest prawda? Nie wiem, stary. Prezes, czy czujesz się lubiany w szkole? No. Przez kogo? Wymień dwie osoby chociaż. Na pewno się spotykacie z tym, że ludzie was poznają na ulicy, w galeriach, czy w McDonaldzie, czy gdzieś na przykład, nie? Na meczach, czy coś. Lika, ty nawet na studiach mówiłeś, no, nie? No, nawet na studiach. Studenci cię poznają. Masakra. Wykładowcy, rodzice. A ja zawsze wtedy nie wiem, co ja mam zrobić, nie? Oni się pytają. Najlepsze jest to, jak czasem widzowie na przykład podchodzą, ostatnio byliśmy w galerii i jakiś widz też właśnie się za mną i za Werą chodził, nie? I czaił się i w końcu zebrał na odwagę i... Ej, ty jesteś Justek? I ja mówię... Jak Justek, staro, co ci chodzi? I poszedł, ja mówię, nie no, to ja, nie? I tylko tyle i poszedł. Jakby już nic... Nie chciał nawet zdjęcia. Nie chciał nawet zdjęcia, nie był przygotowany na nic, po prostu Ulga uzeszła, że to ja i poszedł. Ale jesteś straszny. Pytanie do Wiki, czy podbije 10 razy piłkę? Tak. Sprawdźmy to. Ale to buty... Sprawdźmy to! Nie, tam jest chora, nie ci podbiła. Musiałabym założyć buty. Nie, to załóż buty. Nie, że teraz mówię. Rekord! Ej, szczerze? Nie sądziłem, że zrobi. Ale zrobić... się zestresowałam. Chciałem, że zrobi 4, to była widzę pierwsza próba jak coś. Będą bardziej spicy pytania. Czy lubicie bułki? Nie, to te spicy to... Czy lubicie ostre bułki? Czy Wiki będzie walczyć na Femma? Femma. Na Femma nie. Na Femma nie będziesz walczyła? Nie. Czemu? Jest w ogóle takie coś? Femma. Nie ma chyba. To rzeczywiście nie będzie walczyła. Chyba, że założycie nową organizację, Femma. Wiki zawalczy. Ja bym mogła walczyć. Z kim? Z cieniem. Nadi się bałaś. Ze mną? Ale nie rozumiesz, bo Nadia. Bo Nadia jest ode mnie młodsza. No i co? No to łatwiej. Nie wiem, teraz wychodzisz z takim dziesięciolatkiem i narąbałbyś mu? Tak. No wygrałbym, no. Przegrałbyś? Przegrałbym, no. Żebym przekopał go. No, przegrałbym. Wiesz, co by było w komentarzach, jak ja bym pobiła Nadię? Co? Przebiję dzieci. Wika, lepszy. Ze mną wychodzisz do oktagonu. Nie, ty jesteś za wysoki. Dobra, kto waszym zdaniem wygra mundial? Moim zdaniem mundial wygra Argentyna. Zresztą montażyści, wybierzcie to, kto wygrał i wstawcie. Francja, Polska, Anglia, Senegal, Japonia, Chorwacja, Brazylia, Korea Północna, Maroko. Pytanie dla Wiki. Musisz zrobić salto. Dawajcie. Dobra. Nie umiem. Poza tym, co to jest za pytanie? Pytanie do Justka. Czy w waszym sklepie będą rzeczy do szkoły? Są rzeczy do szkoły. Są jakie rzeczy? Piórnik. Są jakie rzeczy? Są skarpetki. Czy do szkoły? Czy chodzicie do szkoły w skarpetkach? Nie. Czy kiedyś będzie koniec ekipy? Już jest koniec ekipy. Ekipa się rozpadła. Co myślicie o rozpadzie ekipy? Lepiej dla nas. Łatwo, jakby... Ja na przykład nie lubiłam ekipy nigdy. Ekipa? Ekipa. Ale piosenkę każdy. Jakbyście mieli wywalić jedną osobę z Gen Z, jesteście Freeze'em i mówicie... Kurde, popsnął się jeden pokój, musimy wywalić kogoś z domu. Dobra, Hania już się tam nie ma. Czemu? Hania jest spoko. No spoko jest, ale... No dobra, no... Najmniej kontentu tam robi. Ja nie wiem, ja na przykład nie oglądam, to nie wiem. Ale... Ja Mortalcia. Bo on jest najczęściej chyba... Wiesz, jakoś... że on nas ogląda jako jedyny. I mówił, że cię lubi mega. Nieprawda. Naprawdę, no. Nie. I on na pewno to ogląda, jest mega smutno. Mortalcia jest super. Tak, no patrz, no przecież on mi pisał nawet, że ten, że ogląda nas. Ale Mortalcia jest super, weź się ogarnij w ogóle, co ty no mówisz? No jest. Oni wszyscy są spoko. Ej, pamiętaj, czy planuję robić w sklepie własne piłki? Chciałbym zrobić własne piłki, nie wiem, czy to się uda, ale na milion subów wysyłam piłkę w kosmos. Z prezesem. Chcesz być astronautą? Dobra. Pytanie z tytułu odcinka. Czy Nadia zmieniła klub piłkarski? No chyba, nie wiem. No, tak? No chyba? Mamy to widzowie, koniec tego. Nadia, w jakim klubie grasz? Pogoni. Z ludzka Pogoń Wola. No. Fajnie jest, nie fajnie. Lepiej niż Piaście. Wyższy poziom, niższy poziom. Tęskni za prezesem. Jak powiesz, że wyższy poziom, to się będę z nim tak śmiał. Bo to jest, trzeba dodać, że to jest drużyna dabska, tak? Jo. Jo, prezes, jeśli chcesz, to możesz tam grać. A jest, ile jest bramkarek? Znaczy są dwie, ale no. A druga jest słaba? No. Znaczy jesteś lepsza? Tak. A co cię najbardziej zaskoczyło w nowym klubie? Że nie ma tam chłopów. Nie ma tam chłopów. Co ci się nie podoba w nowym klubie? Albo podoba? No nie, nic mi się nie podoba. Nic. Nie. Aaaa! Słuchaj, to jest ten płaszczyk.